O, na samym starcie już widzę, że będziemy atakowani. Super. To mi się podoba. Hashtag sarkazm. Ale na fajnym cmentarzysku tutaj sobie zaczynamy. W sensie ten początek tego poziomu jest bardzo fajny. On mi się kojarzy właśnie z Medieval i z wieloma takimi podobnymi produkcjami. Nietoperze tu widzę, że nas atakują. Kurde, pieprzone gówna zabierają nam zetki. Coś tu mamy? Nie, nic nie mamy. Absolutnie nic. Nawet muzyka jest podobna z Medieval, tylko taka bardziej spokojniejsza. Ja rozpoznaję tą nutkę. To była ta nutka, gdzie się szło do tych, do mrówek. Ja pierdziule, nawet ona tutaj jest. Taka bardzo podobna. Zresztą mówię, wsłuchajcie się teraz w soundtrack i zobaczycie takie delikatne podobieństwo. Bez kitu, to jest delikatne podobieństwo, ale kurde jednak jest. Tutaj mamy jeszcze żywopłocik. O, i tutaj trochę tych koksów mamy. Jezu, nawet one tutaj muszą być. Muszą mnie tutaj nawet te gówna nawiedzać. Oj, witraże z tym ziomkiem. Trzynaście, 15. Przez chwilę myślałem, że będziemy potrzebowali jakiegoś power-upa, żeby tutaj doskoczyć, ale jednak nie. Dwadzieścia, elegancko. Co to są w ogóle za piski w tle? W sensie, ja wiem, że to w grze jest, ale no. Kogoś tam mordują, czy co? Jest Rumble i tam. Tumble i Raf. Jezus Maria, ale mi się to myli. O! Coś tutaj będziemy potrzebować. Monster! Coś było u góry chyba, nie? Nie, to na co nam monster? Dobra, odnowię sobie go przy okazji. A, dobra, tutaj będzie nam to potrzebne. Nie ogarnąłem przez chwilę, o co chodzi w ogóle z tym. I to tylko tutaj? Czy gdzieś jeszcze? Wygląda na to, że to tylko tutaj było nam potrzebne. Dobra, więc możemy sobie iść tutaj z naszym monsterem. Okej, ładuje się nowa sekcja.
To zejście na dół zwiastuje, że tam na dole drimki jak nic jest. Chyba, że tu u góry będzie. Tu jest drimki. Dobra, ale tam na dole coś jeszcze będzie. Strasznie szybko się ten poziom robi, powiem wam szczerze. A to coś takiego jest. Czyli to są te takie lochy, powiedzmy. Znaczy, powiedzmy lochy. To jest po prostu takie zejście na dół, które potem ułatwi ci wejście do góry. W sensie, no wiecie, gra ci pokaże tak paluszkiem, no wiesz, no. Spadłeś na dół, powinieneś być bez wyjścia, no ale jednak jest wyjście, tam schodami do góry idź. Dobra, jest to. Mamy to. Continue point, elegancko. Gwiazdki tutaj mamy, co oznacza, że będziemy musieli sobie przedłużyć trochę power up. W graniku mam na co są te o. No dobra, zabraliśmy sobie to spoko i tak dalej, no ale po co? Dobrze, możemy iść tutaj dalej. A tu coś jest jeszcze. To nie rozumiem, jak mam się teraz tutaj dostać. Kurde, chciałem tą gwiazdkę zebrać, ale nie zdążyłem. Ajajajajajajaj. Dobra, idziemy w takim razie z powrotem jeszcze raz. Zbierzmy sobie naszą wróżkę i wróćmy tam z powrotem. Może faktycznie będę musiał się gdzieś tam, nie wiem, wybić, wskoczyć, cokolwiek. Tylko trzeba naprawdę uważać, żeby nie potracić zetek, bo mi na tym nie zależy i myślę, że chyba nikomu by na tym nie zależało. Dobra, ogarnięte. Przedłużamy sobie power up. Chyba, że... No właśnie. Tylko to nie może iść dalej za drzwi. Chyba. No nie, to jest blokada, to jest taka ściana, która blokuje. Ale nie ma tutaj czegoś podobnego? O, teraz możemy iść do góry. Teraz gra się obudziła. Przez chwilę myślałem, że mi się coś, kurde, nie wiem, soft lockowało czy coś. Ale z tego co wiem, gra nie ma soft locka. Przynajmniej nie słyszałem o takowym. Dobra, to co trzeba było zebrać, to chyba zebraliśmy już. 60 zetek, o Jezus Maria. To jest mocarny zapas. Ale jeszcze brakuje nam jednego Dreamkeya.
Chyba, że ten drinki na dole będzie.